No to może nie drzewem, ale, ale kimś innym. Kimś innym? To znaczy? Na przykład człowiekiem. Ha, roześmiała się druga mrówka. Ale masz pomysły. Nie z tej trawy, nie z tego lasu i w ogóle nie z tego świata. Nie wiem, ale tak sobie myślę, że ludzie to bardzo nam zazdroszczą i że sami zamieniają się w mrówki. Druga mrówka popatrzyła uważnie na swoją koleżankę i powiedziała. Trele morele, jaskółcze ziele. O, jak to dobrze, że mi przypomniałaś o jaskółczym zielu. Powinnyśmy sprawdzić, czy już dojrzewają nasze smakołyki. Ale co z tymi ludźmi? Wróciła do tematu druga mrówka. Jedno z drugim się składa. Ludzie myślą, że jaskółcze ziele to lubią jaskółki. A tu nic z tego, bo to największy przysmak mrówek. <laughs> jaskółki w ogóle nawet może nie wiedzą, że w lesie rośnie taka roślina. A już żeby ją jeść? To dlaczego nie nazwano tej roślinki po prostu mrówcze ziele, albo mrówczy kąsek, albo mrówczy frykas? Sama nie wiem, zawahała się pierwsza mrówka. Y, to znaczy wiem, y, wiele jest takich mylących nazw. Czasem jakiś człowiek coś wymyśli, inni przyzwyczajają się do tego, a kiedy okaże się, że trzeba błąd poprawić, to już nikomu się nie chce. Tak jest na przykład z zimorodkiem. Nie dość, że on się nie rodzi, tylko wykluwa. To jeszcze wcale nie w zimie, tylko w ziemi. Pierwszy lepszy z brzegu przykład. I dwa błędy w jednej nazwie, wystarczy? A właściwie, czy to ważne, jak co się nazywa? Ważne, żeby życie smakowało i już, podsumowała druga mrówka. No, koleżanko, na nas już czas, przypomniała. E, poczekaj troszeczkę, poprosiła pierwsza mrówka. Przecież nie wracamy z niczym. Więc nikt nie będzie miał pretensji, że przyjdziemy ciut później.